Powszechnie wiadomo, że magnesy przyciągają przedmioty wykonane np. z żelaza. Okazuje się, że magnesy również odpychają różne substancje, np. drewno, wodę, złoto, grafit czy bizmut. Materiały odpychane przez magnesy nazywamy diamagnetykami. Przekonajmy się, że magnes rzeczywiście odpycha np. drewno. Na wstążce jest zawieszona drewniana deseczka. Przykładam magnes neodymowy, jest to, to silny magnes i widzimy jak deska jest odpychana. W drewnie czy ogólnie w diamagnetyku powstaje pole magnetyczne skierowane przeciwnie do pola magnesu i pojawia się siła odpychająca. Łatwo zaobserwować zjawisko diamagnetyzmu, na przykład dla lodu. Do pełnej szklanki z zimną wodą dałem kawałek lodu i widać, że lód jest odpychany przez magnes. Materiałem, który ma stosunkowo silne właściwości diamagnetyczne, jest grafit. Z grafitu zrobione są na przykład rysiki do ołówków. W obecności magnesu rysik nabiera właściwości magnetycznych i jest odpychany przez magnes. Czas zademonstrować zjawisko lewitacji diamagnetycznej. Potrzebne są rysiki, magnesy neodymowe, np. w kształcie sześcianów, oraz metalowy kątownik. Układamy magnesy w następujący sposób. Powierzchnia z krzyżykiem przyciąga powierzchnię z kropką. Krzyżyk odpycha krzyżyk, i kropka odpycha kropkę. Tak trzeba ułożyć magnesy. Następnie zbliżamy magnesy do siebie tak, aby dotykały się krawędziami. Kładziemy rysik i widzimy, że unosi się w powietrzu. To jest lewitacja diamagnetyczna. Siła grawitacyjna działająca na rysik jest równoważona przez odpychanie magnesów. Diamagnetyzm występuje we wszystkich substancjach, tylko często jest maskowany przez inne, silniejsze zjawiska magnetyczne, w wyniku których ciała są przyciągane przez magnesy. Wyjaśnienie diamagnetyzmu nie jest proste. Należy zrozumieć strukturę atomów i to, co się dzieje z atomami pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. W ramach fizyki klasycznej diamagnetyzm można tłumaczyć na przykład przez wpływ siły Lorenza na elektrony orbitujące jądra atomowe. Pełniejsze wyjaśnienie diamagnetyzmu jest możliwe w ramach mechaniki kwantowej. W opisie jest więcej informacji na ten temat. Dziękuję za uwagę.